tajemny secret spot. O, ryba. Czy kelnerzy to ludzie? Kelner to też człowiek, co prawda gorszy. 9 patyków i 3 kleszcze. Chyba opacało się. Jezusie świębodzieński, zobaczcie jak to wygląda. Bez ryby dzisiaj nie wracamy. Dlaczego nagrywasz klientów, ośmieszasz ich i wrzucasz to jeszcze na YouTube'a? Co myślisz o Magdzie Gessler oraz co uważasz o kuchennych rewolucjach? Słuchajcie, no ja tam Magdę Gessler za bardzo nie znam. Znam sporo historii zza kulis, którymi nie chciałbym się tutaj z wami dzielić. Nie znam jej osobiście. Kurde, no jestem jakimś autorytetem w gastronomii. Wiadomo, że to jest postać zupełnie jak Hans Brando wykreowana na potrzeby telewizji. Widać, że Polska takiej wersji Gordona Ramsaya potrzebowała. No ja nie oceniam jej biznesowo. Nie oceniam tego, jak prowadzi swoje restauracje. Ciężko jakby, wiecie, mówić o ludziach, których się nie zna prywatnie, prawda? No bo ocenianie kogoś z perspektywy osoby, która występuje z telewizji, to jest tak, jakby oceniać mnie jako człowieka, patrząc przez pryzmat Hansa. Nie jestem osobą taką, jaką kreuję w internecie, to jest tylko jakby, wiecie, charakter. Jestem jajcarzem strasznym, no ale... O, widziałaś? Zaraz zarzucimy na niego. Koniec żartów. Ja go mam, mówią. Zmienimy haczyk. Bardzo dobre efekty na Wiśle w Krakowie daje również używanie części ryby, na przykład ogona albo fileta. Zarzucimy sobie wieczorem na filecik. Natomiast teraz rzucimy centralnie pod nogi, tam gdzie wrzucaliśmy naszą zanętę. Nie wiem, czy tam było widać, ale one pod nogami pływają. Po prostu na pewno jakiś chce się pokazać do kamery. Ja sobie rzucę dosłownie tutaj. Ciach. Tam sobie odhaczymy bidoczkę. Ja zupełnie jak gladiatorzy w Rzymie, jak wojownik wygrywał pojedynek i przeżył, to wypuszczaliśmy. Także ja sobie ją wypuszczę. Nie wiem, czy będzie widać, jak odpłynie, ale sobie popłynęła i ona spokojnie przeżyje. Przez to, że ją zahaczyłem dosłownie za końcóweczkę wargi, naprawdę one sobie wracają w pełni zdrowia. Zdarzyło mi się parę razy złowić taką rybkę właśnie, która miała gdzieś tam zrośniętą dziurę. I normalnie sobie funkcjonowała, także... Ile najdłużej pracowałeś bez snu? Czy to uwzględnia używanie środków wspomagających? Najdłużej bez snu, no wiesz co, na pewno ponad 24 godziny. Nie wiem i chyba byłoby wstyd się przyznać, no bo wiecie, ta branża eventowa i specyfika jej polega na tym, że się pracuje w krótkim okresie czasu, 3-4 miesiące, bardzo intensywnie, żeby zarobić na cały rok. Branża eventowa, weselna i gastronomia absolutnie jeńców nie bierze w sezonie. Wydaje mi się, że co najmniej 24 godziny bez wspomagaczy. Wspomagaczami ciutkę więcej, 24,5. Jedną z takich zajebiście śmiesznych rzeczy, którą pamiętam, no wiadomo, każdy ma inne spektrum rzeczy, które ich śmieszy, więc ja wam powiem taką jedną moją ulubioną historię. Pracowałem w klubie Pomarańcza w Katowicach, otwierałem tą dyskotekę. Byłem tam szefem baru. Pracowałem z ziomkiem, który miał ksywę Jeffer. Jeffer jak ksywa, no za mądry to był. Nie wiem, ile miał chromosomów, ale na pewno mało. No i Jefferowi bardzo imponowało to, że umiałem butelkami rzucać. Zawsze podczas pracy coś sobie podrzucałem, jakieś proste rzeczy. Pewnego razu pracujemy razem. On stoi z boku i się przygląda. Ja sobie rzucam, wszystko mi wychodzi. Obsługuję gościa i on zaczął tą plastikową butelką treningową rzucać. Podrzucił, butelka mu spadła na podłogę, odbiła się, zabała mu w goleń, miał takiego siniaka i zaczął się zwijać z bólu. I gość, którego obsługiwałem, dał mu 5 dych tipa za to, żeby się nie poddawał. Ja rzucałem pół wieczoru, nie dostałem nic. Jeffer się jebnął flaszką w nogę i dostał 5 dych. 5 dych, 15 lat temu to było naprawdę dużo siana. To było 5 godzin pracy albo 6, nie? Więc to naprawdę było kupę pieniędzy. No i jak zwykle staremu kij w oko. No. Czy planujecie wprowadzić nową postać do waszej restauracji? Proste, że tak. My jakby... Gaziu, mam branie. Zaraz to zatnę jakiegoś krokodyla. Ryby robią w konia. Tylko się ściemni, odpalam agregat 240 V. Kurwa, ryby będą tańczyć. Bez ryby dzisiaj nie wracamy. Oczywiście, że planujemy. Pomysłów jest wiele, natomiast ciężko jest zrealizować wszystkie naraz. My jakby staramy się stopniowo odkrywać karty i będziemy wchodzić w coraz to bardziej skomplikowane scenariusze, które realizujemy. Chcę zdradzać, na pewno będą, także obserwujcie z uwagą, będzie się działo. Angel, która jest godzina? O kurwa, pół do ósmej? Ale chuda. Dobra, ty lecimy po drewno. Musimy znaleźć rozpałkę. Mamy takie zajebiste brykiety, które nam pozwolą utrzymać fajną temperaturę, żeby usmażyć tego steka. To jest ten niewygodny moment, kiedy musimy odłożyć wędki i lecieć sobie poszukać drewna. Ja czuję, że to jest ten moment, kiedy coś nam uderzy, ale jest na to małe lekarstwo, wolny bieg. Także odpalamy wolny bieg, biegniemy po drewno, wracamy. Także ciach, druga wędka, ciach, lecimy. Lecimy szukać drewna, ja tam widziałem. Tary, jak znajdzie patyk, to nie ma... Weź, chodź naokoło. Tu mamy siedlisko drewna. Patrz, jak ją znalazłem, ty. To jest dopiero premia w gastro. 9 patyków i 3 kleszcze. Opacało się. Będziemy sobie zaraz rozpalać. Zobacz. Widzisz tam? Patrz.
Zachód słońca, one tu są, musimy się do nich dobrać, kurde. Rzucamy. To jest rzut po rybę, teraz na pewno siedzi. Dobra, mamy ciach. Kurde, mieliśmy branie, słuchajcie. Jeszcze jest szansa, że tam jest. No wiecie jak to jest. Człowiek się rozstawia z ogniskiem, a tu kurde siedzieją takie akcje dantejskie. Chyba niestety została porwana ta rybka. No i co? Kurdzisz tą rybę czy nie? Rozpalimy ognisko i jedziemy z naszym pysznym stekiem. Pokażę wam jak Hans Brando rozpala zawsze ognisko. Cię zobacz. Tu mamy dwa bloki z prawej strony, suche patyczki na górę. Tylko podsuwamy pod to. Pierwszy raz to robię w życiu. Kto ma zapalarę? Kurde, człowiek nie pali i zawsze jest problem. Wieje. To dobrze w sumie, że wieje. Ale też chuj, że wieje. Jak wieje, to jest średnio. Dajemy więcej papieru. Cyk, drewienko. Obowiązkowym przedmiotem na rybach oczywiście jest worek na śmieci. Niestety te wody polskie są naprawdę zanieczyszczone. Nie trzeba oglądać obrazków z Indonezji, z Bali, żeby widzieć syf, który dosłownie okala rzeki czy jeziora. Także polecam worek na śmieci. Ja zawsze zbieram po sobie i dookoła tyle, co widzę. Nic mnie to nie kosztuje. Ognisko się rozpala, idę przerzucić wędki i poluję na dzika. Piękne, słuchajcie, im później, to naprawdę fajnie te rybki biorą. No kurde ty, jak na złość nie ma małych, tylko są duże. No i cyk, my chcemy małą rybę, mała ryba. O, ale to jest też duża ryba. To jest mała? Też nie mała. Ile prób przeciętnie jest w nagrywaniu, zanim wyjdzie jak trzeba? Jeśli chodzi o próby, ciężko powiedzieć naprawdę, bo to wszystko zależy od formy nagrania. Są filmy, które naprawdę zajmują nam bardzo długo. I niestety z reguły te, które są najbardziej czasochłonne, mają najmniejsze wyświetlenia. Są też filmy, które naprawdę są szybkimi strzałami, a odwdzięczają się zasięgiem i wyświetleniami. Bardzo rzadko nagrywamy filmy, które są nagrywane za pierwszym razem. To się praktycznie nie zdarza. Zawsze są poprawki, także między 3 a 10 prób. Można by tak powiedzieć. Skąd bierzesz pomysły na filmiki i jak się nazywa restauracja? Czy jesteś jej właścicielem? Pomysły biorę przede wszystkim ze swojej głowy, ze swojego doświadczenia. Bardzo dużo inspiruję się innymi twórcami. Bardzo dużo przenoszę pomysłów z innych branż do gastro. To mi mega pomaga. Nie jestem właścicielem żadnej restauracji, wbrew wszystkim plotkom. Nagrywam w restauracji Luka, nagrywam w restauracji Edred. Nagrywam też w Mercy Brown w barze. Zdarzyło nam się kilka razy, także to są te restauracje, gdzie nagrywam. Mamy aktualnie nasz content restauracyjny, hosta i barmana. Dlaczego nagrywasz klientów, ośmieszasz ich i wrzucasz to jeszcze na YouTube'a? Z prostej przyczyny, po 15 latach pracy w gastro mam serdecznie dość tego, że nasze społeczeństwo się cofa w rozwoju intelektualnym. Jest to obrzydliwe widzieć 30-kilkuletnich ludzi, którzy nie umieją się zachować przy stole w restauracji. Jest to obrzydliwe, jak rodzice małych dzieci nie uczą ich żadnej kultury, absolutnie żadnej kultury. To jest skandal. Żeby 10-15-latkowie nie umieli się zachować wśród ludzi. Bekają, pierdzą, rysują ściany, palcują szyby. To jest skandal. Celem Hansa jest uzewnętrznianie tych wszystkich zachowań po to, żeby chociaż odsetek ludzi widział, że ej, kurde, no chyba to nie jest w porządku. Żeby ktoś, nie wiem, zesrał się do pampersa i zostawił pampersa na środku restauracji podczas niedzielnego obiadu. Takie sytuacje to jest norma w polskich restauracjach, dlatego ja staram się to pokazywać po to, żeby ludzie z gastro i innych branż mogli w cudzysłowie relować, a oglądający, żeby wiedzieli, że to po prostu nie jest w porządku sprzątać po kimś ekskrementy w trakcie niedzielnej zmiany. Co się dzieje z drinkami zrobionymi podczas kursów, które organizujesz? Większość z nich jest wypijana, część z nich jest wylewana. Na naszych szkoleniach barmańskich, które prowadzę od ponad dekady, przed pandemią na całym świecie, teraz tylko w Polsce, no dzieje się bardzo dużo. Przede wszystkim uczymy się praktycznych umiejętności, które pomogą ludziom tworzyć drinki w domu, za barem, w restauracji, w hotelu, na weselach. Raczej się nie marnują, ale oczywiście ja do tego nie namawiam. Pochodzę z domu, gdzie się nie pije i nie pali, więc nigdy nie miałem problemu z alkoholem. To jest dobre, jestem za to bardzo wdzięczny rodzicom. Wiem, jak bardzo szkodliwy jest alkohol. Jeśli ktoś nie chce pić alkoholu, bardzo szanuję i mega wspieram i staram się to propagować, bo no, do niczego to dobrego nie prowadzi. Czy kelnerzy to ludzie? Kelner to też człowiek, co prawda gorszy, no ale wciąż człowiek. Znałem kiedyś fajnych kelnerów, było ich dwóch. Niestety jeden nie żyje, drugi wyjechał. Ciężko znaleźć dobrego kelnera, który byłby człowiekiem. Oczywiście żartuję, ja tam do kelnerów nic nie mam, nawet szacunku. Jak to się mówi w gastro, że kelner był zbyt głupi na barmana i zbyt leniwy na kucharza. Gdybym jeszcze raz swoją karierę zaczął, zawodową, i zależałoby mi tylko na pieniądzach, no to na pewno bym
został kelner. Kelner zarabia najwięcej. Ha, tfu, niestety. Ile setek jest w stanie wypić zmywakowa w pracy? Wszystkie. Wszystkie setki. Wszystkie małpki, wszystkie setki. Zmywakowa, słuchaj, to jest po prostu maszyna do opróżniania zlewek z drinków, które wracają z baru i sali. Zocha, żeby miała 3 promile, to bym musiała 2 dni nie pić, kurwa. Tutaj nie ma żartów. Bardzo wiele zmywakowych znałem, które no przychodziły do pracy tylko i wyłącznie, żeby się nachlać. Bardzo częsty proceder frekowskiej gastronomii jest taki, że osoby zmywające po prostu szukają albo wypłaty w formie dniówek, albo wypłaty w formie weekendówek. Tylko po to, żeby, wiecie, zarobić na wódę, nie przychodzą do roboty, bo mają kaca. No i tak to się życie toczy. No. Ciężko oceniać dorosłych ludzi. Polska to jest krajem, gdzie faktycznie ta choroba alkoholowa zbiera pory żniwo. Gdybym był mesjaszem, to mógłbym coś mądrego powiedzieć, ale nie jestem, więc co wam mogę powiedzieć? Mogę wam ognisko zrobić nad Wisłą, jakbyście chcieli. Bardzo chętnie. Ciężko o odpowiedzialną osobę zmywającą. To nie jest prosta praca, no ale wiadomo, że kiedyś była trudniejsza. Nie było zmywarek, nie było wyparzarek. Wszystko trzeba było walić ręcznie, nie? Tłuste gary, ładne szkło, nie można było tego mieć razem. Masakra z tymi rybami. Zmywakowa to jest ciężka robota i trzeba doceniać te kobiety czy tam facetów, którzy wkładają serducho, no bo zmywakowa to jest fundament działania dobrze prosperującej restauracji. Jak wyglądał twój największy przypał w pracy? Czym jest przypał i dla kogo? Wiecie, dla mnie przypał może być taki, a dla kogoś inny. Na pewno na sferze zawodowej niczego nie zawaliłem. Spóźnienie przez całe życie to na palcach jednej ręki. Na szczęście rodzice we mnie wpoili to, że trzeba być kilkanaście minut przed czasem i pilnować tego, bo to jest bardzo ważne, żeby szanować czas innych i przede wszystkim swój. Z spóźnieniami nigdy nie miałem problemu. Nigdy nie zachlałem. Czasem przychodziłem do pracy w różnych stanach, pod wpływem różnych rzeczy, zdarzało się tak w przeszłości, nigdy to nie wpływało na finalny performance pracy. Jak to się mówi, picie z głową polega na tym, że wstaje się rano i przychodzi na czas. Najlepszy kucharz, jakiego poznałeś? Dlaczego jest on według ciebie najlepszy? Kurde, tutaj musiałoby paść parę nazwisk, jeśli chodzi o kucharzy, bo naprawdę znałem paru utalentowanych typów. Prawda jest taka, że Polska ma kapitalnych ludzi pracujących w gastronomii, ma mistrzów świata barmanów, chyba kelnerzy też sobie całkiem nieźle radzą. Ha, tfu, kucharze oczywiście też mamy kapitalnych. Ciężko powiedzieć, który z nich jest najlepszy. Nie chciałbym tutaj pokazywać palcem, bo chyba też nie jestem adekwatną osobą do tego. Nie do końca śledzę te kucharskie mistrzostwa, konkursy i tak dalej. Wiem, że takich jest sporo. Od jakiego czasu nagrywasz TikToki oraz jak przekułeś to w biznes? TikToki nagrywam od kwietnia 2020, chyba pierwszego roku. 3 lata, niecałe 2,5, jakoś tak. Jak przekułem to w biznes? W poprzednim wcieleniu również byłem bardzo dobry w marketingu. Prowadziłem taką stronę, która się nazywała Just Flare TV i ona zajmowała się lat temu 12 robieniem relacji z konkursów barmańskich na całym świecie, więc podróżowałem po całym świecie i robiłem z tego relacje wideo. Siedzę w temacie dość długo. Swego czasu była to największa taka strona dedykowana barmaństwu na świecie. Oczywiście depresja zabrała mi odwagę do prowadzenia czegokolwiek socjalnie, więc projekt niestety umarł z czasem. No, szkoda. Te doświadczenia, które zdobyłem wtedy, teraz procentuje mi prowadząc Epic Aure i tego Hansa Brando. Nie? Także nie poszło na marne, wróciło w troszkę innym wydaniu. Prawda jest taka, że za kilka lat no, każdy biznes, żeby funkcjonować zdrowo na rynku, żeby rywalizować z konkurencją, będzie musiał mieć solidne social media. Media społecznościowe to jest bramka do tego, żeby prowadzić skutecznie sprzedaż. Ja dysponując tym doświadczeniem, które zdobyłem, po prostu pomagam firmom, żeby nie popełniać tych błędów, które ja popełniłem, tylko iść najszybszą, najbardziej efektywną drogą do celu. Takie jest moje zadanie. Tym jestem jednym z najlepszych. Mamy kapitalne portfolio. Firma rozwija się błyskawicznie praktycznie od samego startu. Jak i czy w ogóle twoja praca wpływa na relacje z rodziną i przyjaciółmi? Czy po okresie intensywnej pracy, kiedy przychodzi dzień wolny, masz po prostu dość ludzi i najchętniej zamknąłbyś się w chatce na odludziu? Znaczy się, ja prywatnie jestem socjopatą z wyboru. Ja nie nienawidzę ludzi. Nienawidzę porówno każdego, więc tutaj nie jest tak, że kogoś nienawidzę bardziej, a kogoś mniej. No po 15 latach w gastronomii, 16, uwierzcie mi, że znając taki wachlarz negatywnych zachowań ludzi, po prostu się ich omija. Co mogę powiedzieć na przestrzeni tych 3 dekad życia, że to idzie w jeszcze gorszym kierunku. Jeszcze więcej złośliwości, jeszcze więcej zawiści, jeszcze więcej hejtu w internecie. Strasznie jest być młodym człowiekiem w tych czasach, strasznie jest być średnio zaawansowanym wiekowo człowiekiem. Bardzo się to odbija psychicznie i to idzie w jeszcze gorszym kierunku. Co wiem na pewno, uwielbiam się wyciszyć, wędkarstwo mi to daje, chodzenie po górach mi to daje, granie w gry mi to daje, gram sobie w Gwinta. Nie wiem, czy gracie, ale Gwint to jest ta karcianka z uniwersum Wiedźmina, polecam serdecznie. Kiedyś jeździłem na ryby częściej,
teraz troszkę mniej czasu, ale uwielbiam sobie po prostu siąść nad rzeką, zrobić ognisko, zjeść kiełbaskę. No dzisiaj jemy na bogato steki, prawda? No ale wiecie, normalnie jest kiełba, tościk, kanapeczka z grilla, petarda. Swego czasu jak jeździłem na nocki, robiłem sobie jajecznicę o świcie, kawę na ognisku. System będzie wam wpajał, że najważniejsze w życiu jest mieć Ferrari, dużo pieniędzy, ładną kobietę, trzeba mieć miliony. No prawda, słuchajcie, wystarczy ognisko, wystarczy zarzucić wędkę, wyciszyć się przy naturze, zobaczyć kawałek pięknego nieba. Coś, co jest praktycznie za darmo, a sprawia, że tutaj człowiek zdrowieje. Ja polecam z całego serca znaleźć taką zajawkę i uwierzcie mi, że w życiu pieniądze wcale nie dają tych pięknych, normalnych dni. Małe rzeczy cieszą te, jakbyście po prostu, nie wiem, polecieli w kosmos. Ja się teraz jaram. Ja palcami obieram czosnek, bo zapomniałem noża, którego ostrzyłem przez pół dnia w domu i będę wszystko robił paluchami, no, ale jaram się, bo dawno nie robiłem sobie steka na ognisku z ziemniaczkiem, no. Gdzie wady? Same zalety. Ananaski, czas zrobić steka. Mamy żeliwną patelnię. Chodźcie zobaczyć, co udało mi się zdobyć. Sezonowany na sucho, z kością. Pyszne mięsko, mamy dwie takie sztuki, tłusty, pachnie orzechami, masłem, pachnie czymś wybornym. No kurka wodna, jak zaraz w niego wjadę normalnie, to mało tego, będziemy go smażyć na ognisku na gęsim smalcu. Nie wolno smażyć na olejach roślinnych, mamy gęsi smalec, jedziemy. Tutaj mamy czosneczek, rozmaryn, tymianek, mamy masełko, będziemy bastować na końcu. Ja sobie go dam tutaj, prawdopodobnie 100 razy się spalę, ale będzie git. Ja dam sobie nasz smalec gęsi, zobaczcie. Ciach, ciach. Jeszcze mamy szansę na rybkę. Mam nadzieję, że coś dziabnie. Mieliśmy dwa piękne brania. Chciałem wam pokazać rybę z jakiejś krystalicznej, wiślanej wody w Krakowie. Słuchajcie, może się uda. W każdej chwili może bęcnąć jakiś aligator. Zajmijmy się mięskiem. Zobaczcie. Mamy wariata. Teraz zobaczmy, czy to nam się nagrzało. Wydaje mi się, że tak. Ho, 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 ho. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Czego trzeba więcej, słuchajcie? Niczego, żadnych Ferrari, żadnych milionów na koncie, żadnej Tajlandii, no chyba, że babę z kurczem, nie dla mnie, nie? Wystarczy wam kawałek mięska, ognisko, zachód słońca, wędeczka. Chyba to jest taki prawdziwy test na depresję w życiu. Jeśli z tego czerpiecie radochę, to z wami wszystko jest git. Kochani, patelnia jest najważniejsza w robieniu steka, powoduje, że krast jest równomierny. My sobie używamy tutaj żeliwnej patelni, no i smalcu gęsiego. Zobaczcie, jak to wygląda po przełożeniu. Jezusie Świębodzieński, zobaczcie, jak to wygląda. Coś niesamowitego. Piękny krast nam się zrobił. Dajemy go na krateczkę, niech sobie odpocznie. Pierwszego steka zrobiliśmy tylko i wyłącznie na dużej ilości smalcu gęsiego. Teraz damy tylko odrobinkę, a na końcu dodamy masełko, czosnek, tymianek, rozmaryn i zobaczymy, który będzie lepszy w smaku. Odrobinka smalcu gęsiego, dosłownie jedna łyżka. On nam się od razu tutaj ładnie rozprowadzi. Bierzemy sobie sól wędzoną morską i będziemy naszego steka nasalać. Druga strona, ciach, nałogień, niech złapie temperaturę dosłownie. To jest niesamowite, że kawałek mięcha potrafi być tak aromatyczny. Nasz stek ląduje. This is the sound of love. Cieszę się jak głupi do sera, wiecie dlaczego? Bo 4 lata temu, wychodząc z depresji, szukałem jakiejkolwiek iskry, żeby żyć dalej. Dzisiaj robię sobie steka na ognisku z osobą, która mnie wspiera na każdym kroku zawodowym. Jesteście wy, za co jestem niezmiernie wdzięczny, bo nigdy nie przypuszczałem, że aż tyle osób będzie chciało oglądać wygibasy jakiegoś łysiejącego gastrofrika na internecie. Chyba najważniejsze jest to, żeby w życiu się nie poddawać i walczyć do końca, bo życie to jest nieustanna sinusoida. Jeśli się poddacie na dole, to nigdy nie poczujecie tego, jak jest na szczycie. Ja mam ciągle wrażenie, że na szczyt dopiero idę i to wszystko to jest początek. Uwielbiam was za to, że jesteście ze mną od samego początku, naprawdę. Jestem za to niezmiernie wdzięczny. Kiedyś byłem w Turcji i dostałem w prezencie taki młynek do pieprzu. Zajebisty. W końcu posypiemy je świeżo mielonym pieprzem. Ciach. No i teraz mielimy. Pięknie. Ufa. Czy to jest mobbing, jak ryby nas robią w czy nie? Steka sobie ściągnęliśmy na mniejszy ogień. Mamy masełko, mamy łyżkę, mamy czosneczek, mamy zioła i będziemy go bastować, dobra? Na kolor patelni nie zwracajcie uwagi, on jest taki, a nie inny, bo służy do pracy. Masło,
dam pół kostki, a co? Bo mogę. Ciach. Dużo czosnku. Tymianek. Czy rozmaryn. Na bogato, słuchajcie. Pachnie. Wow. Czy w ogóle będzie miejsce, żeby go bastować? Już widzę, jak osoby oznaczają steka bzdur. Czy stary zrobił dobrze? Słuchajcie, czy zrobiłem dobrze? Na pewno nie idealnie, ale biorąc pod uwagę te warunki i te okoliczności, nie to. Masełko się nam chyba trochę spaliło, no ale ciężko, żeby się nie spaliło, jak tam jest 500 stopni. Ja jestem cały mokry. No to kochani, tak. Bastowany stek. Bastowany stek, ten jest smażony na smalcu. On chyba jest jeszcze surowy w środku, tak mi się wydaje, albo będzie taki medium rare. Jak na obiad pracowniczy, daliśmy dzisiaj czadu. Chodź Angelina Jolie do mnie. Słuchajcie, jeśli jeszcze nie znacie Angeliki, Angelika jest filarem mojej działalności zawodowej. Bez niej na pewno by było znacznie ciężej i znacznie więcej stresu. Nie przesadzę. Słuchaj, teraz zjesz ohydnego steka od starego, musisz udawać, że jest dobry. I nie będziemy się bawić w żadne noże i widelce. Walimy steka do ryja normalnie jak jaskiniowcy. Jak kelnerzy na zmywaku w trakcie 16-godzinnej zmiany w niedzielę w środku sezonu. Weź sobie tego, ja biorę tego. Ja wiem, że mój jest trochę surowy. Angel, zdrówko. Cheers. Wow, lepszy niż ze steakhouse'u. Nie, to jest jakaś przesada. Krast niesamowity na gęsim smalcu. Chrupiący, oczysty, wcale nie jest surowy. Masełko, złoto. Czujesz tymianek i rozmaryn? Zaraz się zamienimy. Czuję wszystko, co tutaj dodajesz. Sól wędzoną, pieprz mielony. Pot, łzy cyganów, skrzek żaby. Tak jest oczysty, że cieknie po ręku. Czujesz się jak prymitywna kobieta 5000 lat temu w jaskini. Stary upolował jedzenie. Pierwszy raz w tym tygodniu. Dobry mamut. Dobry mamut, nie? Tak jest oczysty? No patrz. Serio? Cieki mi w całej ręce. Daj mi się panu spróbować. Nie no, kochani, szczerze, ten jest znacznie lepszy. To mojego się nawet nie daje, no. W ogóle masełko nie jest spalone. To było czarne dlatego, że sadza z poprzedniego steka. Tak mi się wydaje. Możliwe, no. Z gęstego smaczu, w ogóle nie jest spalony, soczysty, czuć tymianek, rozmaryn. 10 na 10. Ten, 10 na 10, ten, 8, 1 na 10. Wszystko jest z nim git, ale przy tym to po prostu jest, wiecie, jak kelner przy barmanie. No niby jest, ale to nie jest to samo. Jest, to bez to. Żyj mięso. Kochani, reasumując, dziękujemy wam serdecznie za wsparcie, które nam okazujecie. Organizujemy w październiku i we wrześniu szkolenie barmańskie Classic, edycja numer 4. Zapraszam serdecznie wszystkich, którzy chcieliby się nauczyć robić fajne drinki. Będzie 3 dni w Krakowie. Naprawdę jest kapitalna opcja, żeby naładować baterie po sezonie, albo żeby nauczyć się czegoś fajnego, czym możecie zaimponować swoim bliskim w domu, czy na jakiejś imprezie. Z naszej strony dzisiaj to chyba tyle. Musimy tu posprzątać. Nie wolno zostawiać śmieci. Mamy worki na śmieci, zawsze zbieramy. Jakbyśmy złowili jakąś rybkę, to wam wrzucimy jeszcze info. Rybki brały, ale kurde, nie można się skupić na 6 rzeczach naraz. My wam jeszcze raz dziękujemy. Jesteście najlepsi. Jesteście motywacją dla nas, żeby tworzyć jeszcze lepsze treści. Widzimy się wkrótce. Kochamy was. Pa! Pa! Powiem ci, że z tego dzisiaj będzie chyba. Pan zalał mnie. Ten dźwięk ma potencjał. Nie, dobra, to wytniemy. No dobra, przesadziłem z tym żywirem. Jeszcze raz. Jak to wkleisz, to się zamorduje. Jedziesz, Angel, dalej. Z dupy strony zaczęłam. Najwyżej będziemy jedli te małe warioty. Poza kamerą, dobra? To będzie zaje... Ała, coś mi ugryzło. Powbijałem sobie dżazgi i kleszcze. Szczerze? Montaż tego zajmie ci chyba z 2 dni. 2 dni? 3 godziny. 3 godziny? No dobra, 7 godzin. Jezus Maria, tamte ryby się rzucają, masakra. Ja mam słaby żołądek. Ej, to muszę coś zrobić, bo ja widzę, że te ryby pływają, a one nie chcą gryźć. O cholera. Ej, jak złowię ryby na wizji, będą jajca, co? Coś mnie ugryzło. Rybki żyją, żyją. O, zaplątało się, niestety. Dziękuję serdecznie za wasze wsparcie, za k***a. Łowimy rybki, zdradzę wam tajemny secret spot. O kurde, chyba. Mogę? Zdradzę wam sekrety. Źle. Jak ja zaczynałem wcześniej, od czego? Zapraszam. K***a. Kurde, no była, no. Dobra, kończymy balet. Nara.